Ostatnio w naszej kuchni gościły słodkości, ale ciast nie było już dosyć dawno, więc powracamy do pieczenia. Tym bardziej, że w ogródkach, w wielu ogródkach rośnie rabarbar i nie każdy wie, co z nim zrobić. My robiliśmy konfiturę z truskawką, kwiatami różnymi, a teraz przyszedł czas na placek z rabarbarem. Bez cukru, zapraszamy. Zaczynamy od pokrojenia rabarbaru i zasypania go, chciałem powiedzieć cukrem, ale zasypania go ksylitolem. Ksylitolem. Umyte łodygi rabarbaru kroimy na w miarę cienkie kawałki. Pokrojony rabarbar przesypujemy do miski i zasypujemy go ksylitolem. I troszeczkę go trzeba tak zmiętosić, żeby szybciej puścił sok. Mamy tu trzy gatunki mąki. Ziemniaczana, czyli skrobia, z kaszy jaglanej i mąka z ciecierzycy. Szczypta soli, którą dorzucamy. Oczywiście dodajemy przepisowe u nas siemię lniane, które spoi ciasto. Ksylitol zamiast cukru, który też wyląduje w suchych składnikach. I jeszcze coś, co podniesie nam placek, czyli soda oczyszczona. I wszystkie składniki mieszamy na sucho. W międzyczasie możemy trochę pomóc zmięknąć rabarbarowi, delikatnie ugniatając go. Teraz do suchych składników dodajemy składników mokrych. Mamy tutaj mleko kokosowe i olej. I teraz zaczniemy lekko wyrabiać ciasto, troszeczkę jak przy kruchym. I przyszła już pora na to, żeby dodać wodę. Nie robimy na razie zbyt rzadkiego ciasta, gdyż za chwilę dodamy do niego soku, który puścił rabarbar. Ale oczywiście pamiętajmy, że siemię lniane, o już, zaczyna nam też wypijać ten sok i ciasto robi się póki co trochę gęste. I to jest moment, kiedy rabarbar wraz z sokiem możemy dodać do ciasta, wymieszać i jak widzicie, jest to najszybsze ciasto rabarbarowe do zrobienia na świecie. Wystarczy jeszcze dokładnie zamieszać i przełożyć do blaszki. Najlepiej wyłożonej papierem do pieczenia, który posmarujemy olejem. Jeżeli podoba Wam się nasza bezglutenowa kuchnia wegańska, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. A na stronie ateliersmaku.pl znajdziecie dokładne przepisy, informacje o warsztatach, o food truckach oraz nasz sklep internetowy. Nastawiamy piekarnik na termoobieg na 180 stopni na około 40-50 minut. Jak widzicie, używamy funkcji, która nam dzieli przestrzeń piekarnika na pół, w związku z tym zaoszczędzimy trochę energii i czasu. Zanim ciasto się upiecze, możemy sobie przygotować cukier puder, a tak naprawdę ksylitol puder. Miksujemy go blenderem z odpowiednią przystawką i gotowe. Voilà. Piękny. Wyrósł cudnie. Możemy go posypać cukrem pudrem, ksylitolem pudrem. Ksylitol też cukier. O trochę innych właściwościach zdrowotnych. I dzięki temu, że foremkę wyłożyliśmy pergaminem, łatwo wyjąć ciasto. Ja z tą mniejszą ilością rabarbaru poproszę. Tak więc smacznego i na zdrowie. A jeśli macie ochotę na inne słodkie wypieki z Atelier Smaku, wegańskie i bezglutenowe, oczywiście znajdziecie je tutaj. A jeśli Wam się podobało, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał, a najlepiej kliknijcie ten dzwoneczek poniżej. Wtedy będziecie dostawać informację, że już coś nowego pojawiło się w naszej kuchni. Jeżeli zainteresował Was nasz system zdrowego gotowania, więcej informacji znajdziecie w opisie.